projekt Gminnego Centrum Kultury w Drelowie, w którym lokalni artyści, lokalni rękodzielnicy mogą zaprezentować swoje prace. Jak widać, tutaj przepiękne prace i bardzo się cieszymy, jesteśmy dumni, że na swojej ziemi mamy naprawdę na poziomie artystów, którzy potrafią tworzyć takie dzieła. W tym tygodniu prezentujemy pracę pani Bożeny Iwaniuk z Szach. O samych obrazach i tych, co możemy tutaj zobaczyć, co jest ucztą dla oka. My się bardzo cieszymy, że możemy gościć tak wspaniałe dzieła na deskach Gminnego Centrum Kultury w Drelowie. Kiedyś robiłam na drutach, krzyżykowałam. To nie to, że ja od razu wypłynęłam, jak to się mówi, do malowania, ale jestem bardzo zadowolona, bo to takie zabicie czasu trochę. Zaczęło się od puringu. Zobaczyłam, bardzo mi się to podobało. To jest wylewanie obrazów, mieszanie farb i wylewanie. I bardzo mi się to spodobało. Na próbach i błędach, jak to się mówi, uczyłam się. Ale potem zaczęłam malować kwiaty, a później pejzaże. I tak zaczęło się, i tak nadal trwa. Ja mogę powiedzieć, że nie maluję z widokówek, czy nawet w plenerze. Nie. Zaczynam malować, widzę coś i dalej. Ja się na tym za bardzo nie znam, bo nigdy do szkół nie chodziłam. To samo wychodzi. Po prostu. Samo tak wychodzi. Bardzo lubię czarny i złoty do tego. Beże, brązy. To są moje kolory. Bardzo się bam, ale ja myślę, że to jest początek. Teraz będę malowała aniołki. Już maluję. Ku naszej uciesze pokazało się wielu artystów, widząc nasz cykl, że czy my też moglibyśmy zaprezentować. Oczywiście jesteśmy otwarci i to większą my mamy radość chyba z tego, niż sami prezentujący się. Tak, no bo z naszej gminy pochodzi między innymi przecież znany malarz Stanisław Olesiejuk, który, no już muszę zdradzić, kiedyś w rozmowie, już faktem rok, dwa lata temu, ale zapowiedział, że bardzo chętnie również wystawi się u nas w Gminnym Centrum Kultury w Drelowie. Za dokładnie 2 tygodnie również kolejna osoba, będzie to pani Małgorzata Grudzińska, również ze swoimi obrazami, bo to jest akurat malarka. Więc niech się dzieje, promujmy naszych, promujmy, tym bardziej, że mamy co promować.